Boże, witam serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest ksiądz Paweł Wrubel. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Ksiądz Paweł jest Salwatorianinem. Od jakiegoś czasu też taka nowa funkcja, postulator procesu batyfikacyjnego, Heleny Kmieć. Też księdza znamy. Z wykładów, z prawa kanonicznego, bo z, też z wykształcenia takiego dodatkowego, jest więc nie tylko teologiem, ale również yy, prawnikiem. Więc yy, będziemy tutaj takie różne tematy poruszać. Też chciałem na początku powiedzieć, że nasza rozmowa będzie podzielona na dwie części. W pierwszej będziemy, będziemy mogli poznać księdza. Yy, księdza Pawła, księdza historię, to czym się ksiądz zajmuje, a w drugiej części skupimy się na procesie beatyfikacyjnym Heleny Kmieć, tak żeby też słuchacze mogli się dowiedzieć, na czym to wszystko polega, no i tak od, z pierwszej ręki informację uzyskać. Księże, na początku chciałem zapytać, dlaczego kapłaństwo? Jak to się rodziło, księdza to w przypadku? To chyba jest taki temat, który no, w każdym przypadku jest bardzo indywidualny. W moim przypadku rodziło się to w drugiej części liceum, bardziej pod koniec. Wtedy już gdzieś tam miałem kontakt z Salwatorianami, bo uczestniczyłem w Salwatoriańskim Forum Młodych w Dobroszycach, więc ja trafiłem do Salwatorianów przez RMS. I jakoś pod koniec liceum, znając też historię. Obserwując też historię różnych Salwatorianów, właśnie głównie w trakcie spotkań Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej, no, stwierdziłem, że chciałbym chyba też tak żyć jak oni. To był też głównie przykład księdza Mietka Tyludkiego, świętej mhm. pamięci. Człowieka, który no, dla wielu z nas Salwatorianów był człowiekiem, który był oddanym zakonnikiem, mhm oddanym salwatorianinem, przede wszystkim kochającym Jordana, naszego założyciela, no i wypełniającym jego charyzmat. Myślę, mm -hmm. że w stu procentach. Ksiądz Mietek ludzki, takim przykładem i autorytetem swojego życia był dla nas, wielu salwatorianów. Mm -hmm. No niestety wcześniej dosyć zmarł, nie ma już go z nami, ale faktycznie do dzisiaj jest... Ta jego historia żywa wśród współbraci, często to można usłyszeć nawet wśród najmłodszych, jak się okazuje. Księże, a z tego co pamiętam, to ksiądz nie jest z salwatoriańskiej parafii, więc w jaki sposób ksiądz się dowiedział o ruchu młodzieży salwatoriańskiej? Dowiedziałem się o ruchu młodzieży salwatoriańskiej od mojej koleżanki z klasy, z której parafii... Był ksiądz, znaczy jest, ale wtedy ona poznała Salwatorianów na prymicjach księdza Waldka Podlasza. Mhm. I ona się wtedy dowiedziała o czymś takim, jak Salwatoriańskie Forum Młodych, jak ruch młodzieży Salwatoriańskiej, więc kiedy chodziliśmy w liceum do jednej klasy, planowaliśmy wyjazd na wakacje jakiś. Nie wypaliło kilka opcji, więc ona zaproponowała to. No i głównym motywem tego wyjazdu było to, że to było spotkanie koedukacyjne, więc mhm. mogliśmy jechać razem. No i tak trafiliśmy do Salwatorianów. Później żeśmy się związali z RMS-em przez to, że jeździliśmy na... No, to nie był długi czas, bo to było chyba półtora roku czy rok, ale bardzo intensywnie na, na różne spotkania. Zaangażowaliśmy się też, byliśmy animatorami wtedy w ruchu młodzieży salwatoriańskiej stąd mm -hmm. poznałem Salwatorianów. No i tam też miałem kontakt z wieloma Salwatorianami, A pierwszym Salwatorianinem, którego poznałem, był ksiądz Joachim Stencel oh. jeszcze przed salwatoryńskim forum młodych, bo byliśmy w Krakowie właśnie z Agnieszką i tam. Poznaliśmy, poznałem księdza Joachima, bo ona mm. go znała już. A no to wcześniej. dzisiaj jesteście w jednej wspólnocie, także. Tak, tak, tak. Można zawsze mu mówię, mówię o tym, że to jest, jest pierwszym salwatrzeniem, którego w życiu poznałem. Mm -hmm. A jak ksiądz wspomina pierwsze forum swoje? To było chyba dziesiąte forum młodych. W tym roku jest, będzie trzydzieste. No to jest też no niesamowite. Sporo czasu wideo. Tak. To był rok 2004, tak. Czyli rok przed maturą. Tak, to było mm. pierwsze Salwatrańskie forum młodych, na którym byłem. No to było jeszcze forum młodych, które było organizowane przez Księdza Mietka Tylutkiego właśnie. I później przez ten rok jeszcze razem współpracowaliśmy, właśnie w Ruchu Młodzieży na różnych spotkaniach, rekolekcjach, spotkaniu sylwestrowym. No więc to pierwsze forum, pamiętam, że było duże. Tam poznałem bardzo wiele osób, z niektórymi mam kontakt do dzisiaj, bo to były zawsze spotkania, w których poznawało się różnych ludzi i zawierało się relacje, także takie bliskie relacje, relacje przyjaźni. Mhm. Także... Okej. Okay. Też chciałem zapytać, może to jest trochę już monotematyczne, bo często pytam o to gości, ale myślę, że to jest niezwykle ważne. W jaki sposób ksiądz doszedł do tego, że podjął taką, a nie inną decyzję? Czy to był jakiś proces dłuższy, rozeznawania? Czy to był jakiś moment, że Pan Bóg w taki szczególny sposób dał księdzu do zrozumienia, że trzeba tam pójść do bagna, do Salwatoria? To znaczy, nie było jakiegoś takiego szczególnego momentu, ale. Przez ten czas, kiedy poznałem Salwatorianów, właśnie głównie na spotkaniach ruchu młodzieży salwatoriańskiej, po prostu miałem okazję przyglądać się ich życiu, i w pewnym momencie nie pamiętam dokładnie nawet chyba mhm. tego momentu. Dzisiaj tak się zastanawiałem przed tą rozmową, czy, 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 czy przypomniałbym sobie dokładnie ten moment, mhm. ale myślę, że nie, nie, nie jestem w stanie sobie tego przypomnieć. Po prostu w pewnym momencie przyszła mi do głowy taka myśl, że chciałbym żyć tak jak oni. I wstąpiłem do nowicjatu w 2005 roku. Najpierw do postulatu. Ten postulat był wtedy krótki, bo to było tylko kilka dni. Mhm. I później rekolekcje i nowicjat okay. tutaj w bagnie. Eee, tak. Eee, hmm, dobra. A jakie były pierwsze wrażenia, właśnie po przyjeździe do Bagna? <laughs> ja tutaj przyjechałem pierwszy raz. Byłem tutaj chyba chwilę ze znajomą właśnie z, z Trzebnicy. Ale nie pamiętam też tego tego czasu, tego momentu. Chyba byłem tu raz przed przyjazdem do Bagna już do nowicjatu. Natomiast pamiętam, jak mnie mój brat tutaj przywiózł. Do, już do nowicjatu. Tak, przyjechaliśmy tutaj na dziedziniec. Mój brat popatrzył na, na to wszystko, zobaczył, jakie to jest miejsce. W sensie, że no, to jest jakieś taka mała miejscowość, wieś. I tak popatrzył, mówi wtedy, mówi młody, mówi trzy miesiące, mówi to najwyżej, mówi, ale nie martw się, ja przyjadę po ciebie z powrotem. Pocieszył. Więc to było, okay. mówię czemu tak mówisz? A mówi, no bo ja cię znam, ty nie dasz rady w takich warunkach tutaj na wsi i tak dalej. No więc jakoś tak mnie wtedy wsparł. No i, i, no i zostałem. Mimo wszystko nie były to trzy miesiące. Nie było tak źle? Nie, nie było źle. Myśmy mieli duży nowicjat, w sensie jak na dzisiejsze okoliczności, bo nas było dwunastu. Mhm. Z tego nowicjatu zostało aktualnie jest nas czterech. No to sporo. Jak ksiądz przeżywał te momenty, kiedy Ktoś z nowicjatu odchodził? Czy to tak się czuje, taką z niektórymi, więź? Z niektórymi to nie zdążyliśmy nawet za bardzo zawrzeć jakichś tam relacji. bo jeszcze w nowicjacie odeszli. Odeszli w nowicjacie. Później trzech odeszło, czterech odeszło z naszego nowicjatu. Odeszło w czasie pierwszego roku formacji. Mhm. No i później zostali już wszyscy. Okay. Tak, 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 tak to było. No, wiadomo, że za niektórymi trochę bardziej człowiek, znaczy trochę bardziej może nie tęsknił, ale było szkoda, że odchodzi, a mm -hmm. za niektórymi trochę mniej. To jest <laughs> chyba naturalne no, ży życie. Okej, okay, a po seminarium pamiętam. Właśnie ostatnio rozmawiałem też z Konradem Nowakiem, też wczoraj chyba wyszła rozmowa z nim i no, z racji tego, że on jest bardzo krótko po święceniach, pytałem go też o te pierwsze przeżycia, o mszę prymisyjną, o moment święceń, czy ksiądz ciągle ma przed oczami te, te pierwsze takie momenty, tych pierwszych spowiedzi, pierwszych błogosławieństw i tak dalej. Tak, myślę, że, 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 są, że takie momenty zostają chyba każdemu na całe mm. życie. Ja miałem okazję poświęceniach pracować w naszej parafii w Trzebnicy, więc tam było bardzo dużo takich możliwości związanych z, ze sprawowaniem sakramentu pokuty i pojednania, z błogosławieniem małżeństw z chrztami. Także no, to, to na pewno zostają, szczególnie takie momenty, kiedy w Trzebnicy była taka możliwość, dosyć dużo takich rzeczy się działo, kiedy ktoś rzeczywiście choćby w Sakramencie Pokuty i Pojednania po latach wracał do, mhm. do Pana Boga. To jest też specyfika miejsca, dlatego że tam tak, dużo ludzi też z zewnątrz, mhm. spoza Trzebnicy przyjeżdża. Korzysta z sakramentów, które, które tam są udzielane, z Eucharystii, które są tam sprawowane no i właśnie głównie z sakramentu pokuty i pojednania. Ja myślę, że każdemu z nas zostały takie momenty na całe życie, zwłaszcza w sytuacji, kiedy ktoś odchodzi od twojego konfesjonału w, nie przez to, że ty byłeś dobry, tylko przez to, że Pan Bóg zadziałał w jego życiu. Mhm. To takie momenty też mam w, swoim, w, swoim, w swojej pamięci na pewno, no, ale oczywiście z wiadomych hmm. względów nie będę. No jasne. O nich mówił. Tak, no książę, jak mało kto zna dobrze prawo kanoniczne, właśnie <noise> do tego się chciałem też teraz odnieść. Przed nami też leży kodeks prawa kanonicznego, najnowsze wydanie, bo potrzebnicy to chyba było od razu, poszedł 16 lat, czy jeszcze byłem coś tam było. Jeszcze pojęcie. rok w Mikołowie Okej. Okay. I później szląc. tak. Parafii naszej w Mikołowie. Z obydwu tych miejsc mam wspaniałe wspomnienia i, i też relacje z ludźmi, z którymi e, miałem okazję się spotkać mhm. i których miałem poznać, okazję poznać. I później po e, pracy w Mikołowie po roku zostałem skierowany przez księdza prowincjała na studia z prawa kanonicznego właśnie. W Lublinie, mhm. gdzie spędziłem 7 pięknych lat swojego życia no, kapłańskiego i zakonnego. że Ksiądz bardzo umiłował sobie to miasto. Tak. Oj, Lublin zostanie w moim sercu na zawsze. E, I e, no, zawsze z sentymentem myślę o tym mieście, o naszej wspólnocie, którą tam też tworzyliśmy. E, bo to też. Był wspaniały czas takiego życia wspólnotowego, mhm. tam właśnie w Lublinie, w naszej wspólnocie na Junoszy. Właśnie miałem okazję być tam pierwszy raz w życiu w Lublinie, też w tych wspólnotach naszych. I faktycznie jest ciekawe miejsce. Ten Lublin, Miasto samo też bardzo mi się podobało. Współbraciom, którzy byli ze mną również. Księże, po co jest prawo kanoniczne? Bo niektórzy sobie zadają, a sobie Kościół zrobił własne prawo, jakby nie mogli tego państwowego nie, przestrzegać i po prostu po co, po co to jest? Nie? Kolejny wymysł, jakiś niepotrzebny. To znaczy, no, prawo kanoniczne odnosi się do zupełnie innej rzeczywistości niż prawo świeckie, mhm. dlatego ono istnieje, po to, żeby porządkowało i określało ramy funkcjonowania w Kościele wszystkich możliwych, instytucji, ale nie tylko instytucji, też sakramentów, ich sprawowania. Mhm. Prawo kanoniczne jest po to, żeby ono właśnie porządkowało i określało pewne ramy funkcjonowania, mhm. życia we wspólnocie kościoła, ale też właśnie sprawowania sakramentów. I wszystkich tych rzeczywistości, które prawo kanoniczne dotyczy. Mhm. Ktoś zadał mi pytanie przed tą rozmową, kiedy mówiłem, że będę rozmawiał z osobą, która studiowała prawo kanoniczne. Czy w prawie kanonicznym można odnaleźć Boga w pewien sposób? No, oczywiście, że tak. To znaczy, prawo kanoniczne, ze względu na swoją specyfikę, właśnie dlatego jest inne niż prawo świeckie, dlatego, że dotyczy też rzeczywistości duchowej. Mhm. I dlatego można tam odnaleźć Pana Boga w takim znaczeniu, że jakby Pan Bóg też jest kimś, kto daje człowiekowi pewne ramy, choćby w przykazaniach, choćby też w ustanowionych sakramentach, a prawo kanoniczne dotyczy tych rzeczywistości też. Mhm. Więc no, w taki pośredni, może sposób, ale znajdujemy tam Pana Boga. Okej. Okay. Fajnie. Księżę, bo niektórzy też no, mają takie zarzuty pewnie, że ten kodeks jest w zły sposób stworzony, że prawo jest powiedzmy to kościelne złe, i dlatego są jakieś pewne patologie. Ale wydaje się, że to raczej wynika z tego, że po prostu nie jest przestrzegane to, to dobre prawo, nie. To znaczy, no, wiadomo, że jak wszystko co ludzkie nic nie jest doskonałe. Mhm. Więc na pewno zdarzają się takie, takie momenty, których, czy takie sytuacje, które są trudne do skodyfikowania, mhm. ale to jest kwestia życia, a nie, a nie mhm. złego prawa. Natomiast no, głównie takie zarzuty, jak mówisz, mhm. wydaje mi się, że właśnie wynikają z tego też, co mówisz, że. Że raczej chodzi o to, że prawo nie jest przestrzegane, a nie o to, że ono jest złe. Gdybyśmy rzeczywiście przestrzegali też we wszystkich wymiarach życia kościelnego, właściwie prawa kanonicznego, to myślę, że wielu rzeczy by nie było. Mhm. Też kwestia, zgubiłem myśl. Chciałem powiedzieć o tym, że Odnośnie kodeksu jeszcze. A, ale to zapomniałem. To, to, to nie szkodzi. To najwyżej, jak sobie przypomnę, to wrócimy do tego. E, Księży, a jako właśnie osoba zajmująca się prawem kanonicznym. Mm, Jakie najczęściej e, ksiądz otrzymuje pytania, czy też e, czym się ksiądz zajmuje jako, jako właśnie prawnik z ramienia kościoła? Jakie są e, sprawy, czy, czy jak to wygląda? Czy to jest podobne do takiego sądów, e, bo wiem, że są sądy kościelne, czy to jest podobne do tych sądów e, takich świeckich, państwowych? No ja od kilku lat mam możliwość zajmowania się kilkoma aspektami prawa kościelnego. Głównie zajmuje się przez pracę jako sędzia w, son, w dwóch sądach kościelnych w Krakowie i we Wrocławiu. Zajmuje się prawem małżeńskim, czyli procesami o stwierdzenie ważności małżeństwa, i myślę, że właśnie o to jest najwięcej pytań mhm. ludzi gdzieś tam na co dzień. Właśnie jeśli chodzi o kwestię prawa małżeńskiego, mm -hmm. ale zajmuje się też prawem karnym, mm -hmm. prawem zakonnym, no i ostatnio prawem kanonizacyjnym mm -hmm. ze względu na to, na proces beatyfikacyjny czy fazę przygotowawczą procesu beatyfikacyjnego Heleny. Mm -hmm. e, jeśli już zaczął, kwestię tą kwestię stwierdzenia nieważności, no bo często się mówi o tych rozwodach kościelnych i tak dalej. E, jak to wygląda, w sensie jakie są podstawy do tego, żeby faktycznie stwierdzić taką nieważność, dlaczego jest taka możliwość, bo niektórzy mówią, a ci mogą, ci nie mogą i tak dalej, bo no, to musi bazować na prawie i, i no, jak, jak się domyślam ksiądz no, wie po prostu, nie, jakie są przesłanki na przykład, że można to stwierdzić albo, że na pewno nie można, nie? Znaczy najpierw trzeba powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak rozwód kościelny. Tak, tak, tak. Często nagłówki gdzieś tam na eee, tak, 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 tak. Nie ma czegoś takiego jak rozwód kościelny. W kościele nie ma rozwodów. Nie ma cze czegoś takiego też jak unieważnienie małżeństwa, bo unieważnia się coś, co było ważne. Mm -hmm. A w kościele stwierdza się nieważność czegoś, co od samego początku było nieważne, czyli właśnie stwierdzenie nieważności małżeństwa. Eee to jest stwierdzenie z ramienia kościoła, że właśnie małżeństwo z jakiegoś powodu od samego początku mimo że zostało zawarte, było nieważnie zawarte. Trochę to brzmi jak masło maślane, ale generalnie o to chodzi, że kościół przez taki proces stwierdza właśnie, że to małżeństwo było nieważne od samego początku. Przesłanek do tego jest wiele, o każdej można byłoby mówić godzinami, natomiast najczęściej aktualnie w procesach o nieważność małżeństwa orzeka się nieważność tego, tych małżeństw z tytułu niezdolności z przyczyn natury psychicznej do podjęcia i wypełniania obowiązków małżeńskich wzajemnie przyjmowanych, przekazywanych w małżeństwie. No, i zazwyczaj chodzi tutaj o jakieś anomalie psychiczne, mm -hmm. które ktoś z różnych powodów miał w momencie zawierania tego mm -hmm. małżeństwa. Nie tylko choroby psychiczne, ale też anomalie, które powodowały, że taki człowiek no, nie był w stanie normalnie funkcjonować w małżeństwie i podjąć obowiązków, które z niego wynikały. Mm -hmm. Poza tym zdarzają się też procesy z tytułu Poważnego braku rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich. I na czym to polega w praktyce, tak prostszym językiem? Z, że ktoś z jakichś powodów trudno to powiedzieć prostym językiem mm -hmm. ale może nie do końca dokładnie no. ale że ktoś z jakichś powodów mm -hmm. no, też psychicznych mentalnych nie ma możliwości rozeznania tego, co w małżeństwie jest ważne, istotne, mm -hmm. jakie są obowiązki. Zdarzają się też procesy, które są z tytułu podstępnego wprowadzenia w błąd, czyli mm -hmm. na przykład, kiedy ktoś zatai, zatai coś ważnego na przykład przed ślubem. Na przykład, ma dziecko. Tak, mm -hmm. o czym zapomniał powiedzieć Albo, my, że jest w innej orientacji. żonie, tak, przed ślubem. Także to też. Mhm. Czyli jednak jest trochę takich powodów, które właśnie stwarzają tą możliwość, że, że się okazuje, że jednak to małżeństwo nie było uważnie zawarte. Tak, jest tych powodów trochę. To niektóre no. są takie trochę bardziej abstrakcyjne, można powiedzieć. Tak? Z tego co pamiętam, jakieś uprowadzenie, tak? Czy, A czy to są przeszkody, przeszkody małżeńskie? No, ale tak? Jak, tak? No. Natomiast yy, no jest ich 12 yy, przeszkód, natomiast yy, też te rzeczy, o których przed chwilą mhm. mówiłem. To są też powody do stwierdzenia ważności małżeństwa. Oczywiście to w ramach całego procesu, który mhm. się toczy przed sądem kościelnym, w którym trzeba to udowodnić, bo z założenia kościół uważa każde małżeństwo za ważnie zawarte do momentu, dopóki się nie stwierdzi czegoś przeciwnego, czyli mhm. właśnie, że coś, jest, mhm. coś było nieważne. A jakby ksiądz mógł tak powiedzieć trochę od kuchni, jak to wygląda, czyli no kiedy, bo tu może jedna osoba, tak? Wnieść wniosek. Jeden z Znaczy no zazwyczaj wnosi skargę powodową, tak zwaną skargę mhm. powodową, czyli takie pierwsze pismo, w którym ktoś prosi dany sąd mhm. o zajęcie się jego sprawą. Wnosi to jedna ze stron małżeństwa i Wnioskuje o stwierdzenie nieważności tego małżeństwa na podstawie jakiegoś, właśnie tytułu nieważności. No i musi to uzasadnić mhm. w pierwszym takim piśmie, przynajmniej pokrótce, żeby sąd, który ma się tym zająć, mógł stwierdzić, czy w ogóle jest kompetentny do tego, żeby się tym zająć, ze względu na to, czy ma prawo orzekać mhm. w tej sprawie małżeńskiej. No i czy są podstawy do tego faktyczne. Później mhm. następuje cała procedura już po przyjęciu takiej skargi, jeśli ona jest przyjęta. Następuje cała procedura ustanowienia Trybunału, tak zwanego zawiązania sporu, gdzie druga strona jest też informowana mhm. o tym, że taki wniosek wpłynął, otrzymuje kopię takiej skargi powodowej, ma prawo do ustosunkowania się. Jest powoływany trybunał, w którym jest trzech sędziów, z których jeden jest przewodniczącym. Są później przesłuchiwani świadkowie, często też jest powoływany biegły psycholog, psychiatra czy seksuolog czasem, jeśli chodzi o takie rzeczy związane właśnie z tą materią medyczną. Także czasem inni biegli lekarze, którzy mają pomóc przez swoją opinię specjalistyczną w określeniu ostatecznie, czy to małżeństwo było ważne, czy nieważne zawarte. I na koniec trzech sędziów wydaje, jakby swoje wotum, tak zwane jest podejmowana decyzja odnośnie ważności albo nieważności tego małżeństwa. No tak się zawsze to kończy, że albo jest stwierdzona nieważność takiego małżeństwa, albo jest stwierdzone, że to małżeństwo jest, mm -hmm. było ważnie zawarte i nadal obowiązujące, później jest oczywiście jeszcze możliwość apelacji. Mm -hmm. Także to jest dosyć skomplikowana procedura, mm -hmm. to, ale ile to trwa takie... To w zależności od danego sądu, od w diecezji. danym miejscu, od diecezji, tak, dlatego że to są sądy, które mają tych spraw niewiele, ale są mhm. takie sądy, które mają tych spraw bardzo dużo. Czyli można się zgłosić niekoniecznie do sądu w swojej diecezji? Pierwszą właściwością, to znaczy nie pierwszą, inaczej właściwością prowadzenia procesu jest właściwość miejsca jego zawarcia mhm. małżeństwa, albo właściwość miejsca zamieszkania którejś ze stron. Mhm. Albo miejsca, gdzie można zebrać większość dowodów. Zazwyczaj okay. jest to ta pierwsza albo druga sytuacja, czyli właściwość sądowa ze względu na miejsce zawarcia takiego małżeństwa albo miejsca zamieszkania którejś ze stron. Okej, okay. um, czyli to jest ta kwestia stwierdzania nieważności. Um, dziękuję za te, za te słowa może to komuś też trochę pomoże zobaczyć na czym to tak naprawdę polega, a nie tylko takie jak często są pisane artykuły, gdzie ktoś to nie ma w ogóle o tym pojęcia i pisze, nie, że Tak, najczęściej to są artykuły, w których i... trzeba w których piszą, że to kosztuje niebotyczne pieniądze. Ja nie wiem, kto w ogóle skąd autorzy biorą takie kwoty. Każdy sąd ma jasno określone stawki mm -hmm. za prowadzenie mm -hmm. tego procesu. No, nie są to jakieś wielkie pieniądze na pewno, natomiast no, przy takim procesie pracuje kilka osób, więc to też nie jest tak, że, że no, one mhm. gdzieś tam no, robią to jakby za, za darmo, dlatego że często to są też osoby świeckie, które mają rodziny, mają mhm. utrzyma na utrzymaniu. Najbliższy. I oni są normalnie pracownikami sądów kościelnych. Często są to też księża, którzy, którzy są pracownikami, sędziami, no ale, no ale to przy takim procesie pracuje co najmniej kilka osób. Mhm. No i one muszą też. Jakoś funkcjonować. Myślę, że wielu osobom się wydaje, że to polega na tym, że po prostu się płaci i tam jeden biskup albo ksiądz nie, mówi, a ważne, nieważne, albo jak więcej dostanie, to to powie, że nieważne nie, i tak dalej. No tak, to, to tak jest, jest chyba e, nie wydaje jest, mi się często Ja nie ludzi. wiem skąd też to ludzie biorą, dlatego że w sumie na ostatnim etapie, e, jakby na, wyda, wyda, na wydanie wyroku, mają wpływ trzej sędziowie. Z których najczęściej yy, albo żaden, albo dwóch no, nawet nie mają kontaktu z tymi osobami, mm -hmm. bo y, po prostu pracuje się na aktach sprawy, y, na ich podstawie wydaje się wyrok. Mm -hmm. I tam też są przesłuchania, w tym różne, tak świadków. Są wcześniej przesłuchania, oczywiście one są mm -hmm. wszystkie protokołowane mm -hmm. i później są w, w aktach sprawy. Jeśli są jakieś inne dowody, to też są załączane mm -hmm. decyzją sędziego. Jeśli dana osoba właśnie chciałaby taką sprawę wytoczyć, to, to powinna się zgłosić do swojej parafii, do proboszcza, czy, czy od razu może pójść do sądu, czy jak to wygląda? Znaczy nie mam konieczności jakiejś konsultacji z proboszczem. Mm -hmm. Po prostu zgłasza się do właściwego sądu. Przy każdym praktycznie sądzie kościelnym jest możliwość uzyskania darmowej porady prawnej w której ktoś z pracowników mm -hmm. z fondu zazwyczaj, albo któryś z adwokatów, który jest zatwierdzony przy danym sądzie kościelnym mm -hmm. udziela takiej porady. I to jest pod... darmowe? Tak. Przy każdym sądzie kościelnym jest y, y, możliwość uzyskania darmowej porady prawnej. O, to jest ciekawe, bo właśnie ja kiedyś tam próbowałem wpisać to w internet, y, takie kwestie i okazywało się, że wyskakiwały też różne oferty kancelarii prawnych, które oferują taką, powiedzmy, pomoc prawną, żeby ten proces jakoś tam pomóc przeprowadzić, w sensie czy... Znaczy jest takim... możliwość uzyskania, czy możliwość tego, żeby reprezentował stronę, czy obydwie strony, adwokat mhm. w, w danym procesie, oczywiście... Ale to już jest wtedy, trzeba prywatnie sobie go jakby opłacić. Przy każdym sądzie kościelnym jest zazwyczaj na stronie internetowej... Lista adwokatów, którzy mają prawo którzy występowania mają. przed danym sądem kościelnym. Czy to są zarówno księża i osoby świeckie? czy, czy raczej? Bardzo rzadko są to księża, raczej są to mhm. osoby świeckie, okay. które skończyły studia z prawa kanonicznego, które mają licencjat kościelny albo doktorat z prawa mhm. kanonicznego i mają prawo występowania przed danym sądem kościelnym. Często też, niestety, można się naciąć w internecie na właśnie takie oferty kancelarii, które no nie do końca są uczciwe. Dlatego, że często ci adwokaci, którzy są zatwierdzeni przy danym sądzie kościelnym, oni zazwyczaj mają określone stawki przez oficjała z Sądu Kościelnego czy przez biskupa, mhm. ile mogą maksymalnie wziąć honorarium za taki proces. Mhm. Chodzi o zabezpieczenie też tych ludzi, którzy zwracają się o taką pomoc, żeby po prostu nie byli oszukiwani i żeby nie byli, no, brzydko mówiąc, po prostu... Ograbieni przez, przez nieuczciwych ludzi. No i wtedy oczywiście, bo jeśli ktoś nie jest zatwierdzonym adwokatem przy danym sądzie kościelnym, no to on nie ma prawa występować mhm. w, przy, w tym sądzie. No a często się zdarza tak, że można znaleźć jakieś tam porady. Za, za samą poradę prawną niektóre nieuczciwe kancelarie biorą setki złotych. Nie mówiąc już o pismach, które są pisane. Jeszcze, jeśli ktoś nie ma wykształcenia kanonistycznego, no to, to czasem po prostu te pisma są tak wzdurne, że tego się czytać mhm. nawet nie da. No, ale są tacy ludzie, którzy, którzy próbują właśnie na takiej chęci przez kogoś uzyskania takiej, uzyskania nieważności małżeństwa, no po prostu zarobić nieuczciwie. Mhm. Księży, bardzo dziękuję za te wskazówki, różne takie ja myślę, rzeczy ważne też dla tych osób, szczególnie które nie miały nawet wykładów, tak jak my, sprawa prawa kanonicznego. To nie znaczy, że, że właśnie mając. To jest jeden z przedmiotów u nas na studiach, więc też księża nie są tak, powiedzmy, przygotowani z każdego przedmiotu całkowicie, tylko no to, co im tam jakieś podstawy wystarczają. Więc tutaj dziękujemy za, za to takie profesjonalne spojrzenie. Myślę, że to może być cenne i, i właśnie w końcu coś, co nie jest takim artykułem wypuszczonym, tylko żeby. No, wiadomo o co chodzi. Chciałem też, jak jeszcze już jesteśmy przy tej kwestii, też sądów, zapytać o tą kwestię, kiedy właśnie ksiądz się spotyka jako od tej strony karnej, kiedy na przykład przychodzi sprawa jakiegoś księdza, którego trzeba osądzić, nie? bo też myślę, niektórym wydaje, że to jest tak, że że, że nie, nie ma wyroków jakichś tam wskazujących czy coś w, kościel, w sądach kościelnych dla księży, no bo swoich przecież nie będziemy sądzić. Jakby takie może trudne pytanie, ale też no wiem, że, że ksiądz jest w stanie na nie też odpowiedzieć. To znaczy, no, częścią prawa kanonicznego jest też prawo karne. Mhm. W którym są określone sankcje karne za poszczególne przestępstwa też kanoniczne, bo w kościele czy w prawie kanonicznym właśnie występuje coś takiego, jak przestępstwo kanoniczne. Mhm. Oczywiście niektóre są zbieżne z tym, jak rozumiemy je w prawie świeckim, ale no niektóre są typowo, typowo przestępstwami kanonicznymi, kanonicznymi. No i y, po prostu czasem też trzeba y, dokonać jakby oceny czyjegoś zachowania pod mhm. tym kątem. Zazwyczaj są to kwestie związane z duchownymi albo z zakonnikami, bo jakby prawo karne głównie dotyczy y, tych, tych osób w kościele. No, i za przestępstwa po prostu są kary. No to kary mogą być chyba i takie, powiedzmy, duchowe, ale też materialne, nie? Tak. No, ostatnia zmiana papieża Franciszka w kontekście choćby właśnie całej księgi szóstej, czyli całego prawa karnego, właśnie też pokazuje, że, że są różne rodzaje tych kar. One oczywiście były wcześniej, to zostało trochę zmodyfikowane. W ostatnim czasie. Natomiast no, wiadomo, że Kościół nie ma więzień, żeby tam wsadzał mm. e, w lochach klasztoru księ księży, czy ale zakonu, może zamknąć kogoś w klasztorze. W ale może w... nakazać czy zakazać przebywania e, na jakimś terytorium, mm. e, do trapistów tam, e, na... czy nakazać odbycie na jakiegoś Pokudnie. czasu odosobnienia. Mm. E, także no, te rzeczywistości mm. też się dzieją. One są trudne, zawsze są bolesne. Natomiast no, no, też mają miejsce mhm. i muszą mieć miejsce, dlatego że no, no, choćby w kontekście y, tak najbardziej medialnej, bo to najwięcej mhm. y, bo ostatnio się o tym mówi, w kontekście, w kontekście przestępstw przeciwko szóstemu przykazaniu dekaloga, więc przeciwko kwestii właśnie czy materii seksualnej z nieletnimi, no to za to są konkretne mhm. kary, które są przez Kościół jasno określone. Okej. Okay. Yy, przypomniałem sobie co, o to pytanie, które chciałem zadać 20 minut temu, czy 15. Chciałem, znaczy, chciałem tak dopowiedzieć powiedzieć o tym, że też to nie jest tak, że powstał kodeks prawa kanonicznego 200 czy 300 lat temu i on się nie zmienia, tylko on jest cały czas aktualizowany, nie? więc to też prawo jakby się zmienia, czyli dostosowuje się też trochę do świata. To nie jest tak, że to jest zacofane, nie? I tylko chciałem tyle dopowiedzieć, że, że też może nie każdy ma tego świadomość. No tak. tak bo to tak, się tak, wydaje, to że w kościele, a to nic się nie zmienia nie? przez tyle lat, to i pewnie ten kodeks taki jest z XIX wieku albo początku XX. Mm, i... Tak, 1917, później był 1983, III. ale te zmiany cały czas yy, się dzieją, bo, bo papież ma zawsze prawo zmodyfikowania zapisów w prawie kanonicznym i to robi po prostu to mhm. robi i te zmiany mniejsze lub większe po prostu mają miejsce ostatnia taka duża właśnie zmiana no to była zmiana szóstej księgi czyli tego całego prawa karnego wcześniej właśnie też zmiana dotycząca prawa małżeńskiego czy bardziej procesu o nieważność małżeństwa ale Poszczególne pojedyncze kanony, przepisy prawa kanonicznego zmieniają mhm. się też na przestrzeni lat i one mają miejsce. To nie jest tak, że właśnie mhm. nie, nie pojawiają się. Okej. Okay. Teraz troszeczkę chciałbym przejść do takich, myślę, paru kwestii. Radośniejszych, mniej poważnych, bo troszeczkę się zrobiło poważnie, ale myślę, że to też jest czasami potrzebne w naszym życiu, więc takie informacje też dobrze e, przyswoić. Chciałem zapytać e, o to jak ksiądz przeżył beatyfikację naszego założyciela, bo miał ksiądz taką możliwość, że był ksiądz wtedy w Rzymie podczas beatyfikacji. Niestety była wtedy pandemia, więc wielu z nas no, nie miało takiej możliwości. Księdzu się jakoś udało, więc też chciałbym, żeby ksiądz troszkę opowiedział o tym, jakie to było przeżycie, no, że akurat znajdujemy się w takim okresie, że po tylu latach nasz założyciel zostaje uznany przez Kościół za błogosławionego. Rzeczywiście yy... To było chyba jedno z najpiękniejszych przeżyć mojego życia. Była pandemia wtedy, ale nie było tak, że nie było możliwości przyjechać mm -hmm. do Rzymu. Udało mi się z kilkoma osobami dotarliśmy. Była też możliwość znalezienia wtedy bardzo tanich noclegów, więc. Nie było z tym żadnego problemu, bo hotelarze po prostu czekali jak na zbawienie na każdego, kto mm -hmm. będzie chciał u nich mieszkać, nocować i te ceny obniżyli. Jedynym, jedyną rzeczą, która była wymagana w tamtym czasie, no to była kwestia testu. Trzeba było mieć test mm -hmm. covidowy przed przylotem zrobiony. No i tyle. I przylecieliśmy do Rzymu przez Niemcy, z Krakowa lecieliśmy do Monachium czy do Frankfurtu i później do Rzymu. Mhm. Więc poza tym kontrolą tego testu nie było nic większego, co trzeba byłoby zrobić, żeby, żeby przyjechać. Mieliśmy też taki, takie zaświadczenie, z generaturze, że jedziemy tam właśnie na beatyfikację, ale nikt tego nie sprawdzał, więc jak mm -hmm. ktoś bardzo chciał to mi polecieć, no. tak. No, to było, tak jak powiedziałem, chyba jedno z najpiękniejszych przeżyć mojego życia. Było to doświadczenie dla mnie bardzo ważne i chyba przeżyłem je głębiej niż niejedne rekolekcje. W swoim życiu, dlatego że no, kiedy się człowiek o coś modli kilkanaście lat, a każdy z nas przecież mm -hmm. w swoim życiu właściwie. odmawiał modlitwę o beatyfikację założyciela, no i nagle się to dzieje, to chyba nie ma możliwości, żeby się z tego nie cieszyć, czy nie być z tego powodu szczęśliwym. Także, no, jakbym miał to określić, chyba jednym zdaniem, to właśnie, że to było jedno z najpiękniejszych doświadczeń mm. mojego życia być tam na miejscu, właśnie uczestniczyć w tej uroczystości w Bazylice Świętego Jana na Lateranie. No i cieszyć się po prostu tym, mm. bo to był, był piękny moment doświadczenia właśnie tego, że nasz założyciel w końcu jest ogłoszony przez Kościół błogosławiony a to, jaką drogą my idziemy, jest mhm. przez ten Kościół też potwierdzone. Ja tak tylko powiem, że my wtedy, jak y, byliśmy w Bagnie, y, mieliśmy to wyświetlone na rzutniku i pamiętam, jeszcze ksiądz Tadeusz Końcewicz wtedy żył i jak to ogłosili, to tylko tak łza mu spłynęła z oka i, i zaczął klaskać. Nie. To było takie bardzo wymowne. No, myślę, że hmm. chyba wielu z nas wtedy doświadczyło takiego wzruszenia, bo to był moment bardzo wzruszający, zwłaszcza wtedy, kiedy, kiedy zostały wypowiedziane słowa formuły beatyfikacyjnej i odsłonięty portret beatyfikacyjny naszego założyciela, hmm. kiedy ta dziewczynka uzdrowiona za wstawieństwem ojca Jordana, to też też było mocne. jego relikwiarz. Mi się też kontekst sam podobał bardzo, bo to ten cud jakby miał miejsce w łonie matki, no tak, nie? kiedy ona była w ciąży my. z nią i ona została uzdrowiona tam, gdzie te badania były najpierw masakrujące, że powinni właściwie według większości czy tam znacznej części ludzi dokonać aborcji. I mm -hmm. to było w tych czasach, kiedy się toczyły te, te największe dyskusje o aborcji. Nie? Ja tutaj cud właśnie yy, za wstawicielem Jordana w takiej sytuacji, to, to też dla mnie było takie szczególne. No ja w czasie tej beatyfikacji siedziałem w takim miejscu, że miałem możliwość obserwować ją z rodzicami. Tak, jak ona wniosła to... Bardzo yy, przez całą mszę. No jej się trochę już w pewnym momencie tam nudziło, ale był taki moment, nie wiem czy to było widać na relacji, bo nie, nie, nie oglądałem jej tylko wtedy. Był taki moment, w którym ona tak siedziała, już taka trochę przynudzona na kolanach u mamy mhm. i w pewnym momencie tak patrzy na ten portret ojca Jordana. I z takim uśmiechem na twarzy wyciągnęła do niego tak swoje ręce, jakby, mm. jakby chciała, żeby wziął ją, e, wziął ją na ręce. No to było takie. też a, żeśmy tak. powzruszali? <noise> I tak bywa. E, Księży, a też chciałem zapytać, bo taki, chyba z jednych takich pasji księdza, e, z tego co zauważyłem, e, też jest e, ziemia święta. Wydaje mi się, że ksiądz tam lubi wracać i też taki ma szczególny sentyment do tego miejsca. Jakby się mógł powiedzieć, z czego się to wzięło i tak dalej? Wzięło się to z takiego pragnienia, które chyba zawsze we mnie było, kiedy czytało się Ewangelię i chciało się dotknąć, zobaczyć te miejsca. To na pewno było takie pragnienie, a później ono mogło zostać zmaterializowane, ponieważ właśnie dzięki naszemu wykładowcy, księdzu Ryszardowi Kępiakowi, jako diakon, miałem możliwość polecieć właśnie pierwszy raz do Ziemi mhm. Świętej. Na długą, dwutygodniową pielgrzymkę, wtedy to była też wyprawa połączona z nie tylko Izraela ale była połączona z wyprawą do Jordanii, gdzie mogliśmy zobaczyć kilka takich ważnych miejsc i z wejściem nocnym na górę Synaj, w, mm. na Półwyspie Synajskim w Egipcie. A później, i to był moment, w którym ja się zafascynowałem y, Piątą Ewangelią, bo tak jest nazywana przecież mm. Ziemia Święta jako Piąta Ewangelia, no i później była możliwość wracać tam wielokrotnie, miałem możliwość gdzieś tam być kilkanaście razy już, a kilka lat temu, trzy lata temu, cztery prawie już, przez miesiąc mieszkałem w Bazolice Pańskiego w Jerozolimie. I tam pomagałem, posługiwałem w ramach służby właśnie. Z Franciszkanami. I jak to wyglądało, że ksiądz tam był jako Franciszkanin? <noise> no nie jako Franciszkanin, bo ja zawsze byłem, znaczy no, odkąd wstąpiłem, no. jestem Salvatorianinem, no, ale, ale, ale posługują Franciszkanie. Tak, i ze względu na okoliczności specyficzne tego miejsca, e, też przez ponad miesiąc, jak tam byłem, czy nie, nie pamiętam dokładnie ilości dni, ale też nosiłem ich habit, bo taki jest wymóg. Ze względu też na okoliczności związane z innymi wyznaniami, które mm -hmm. tam posługują też w pazullice grupańskiego. Więc tam przez ten czas modliłem się z Franciszkanami, pomagałem w zakrystyi, w konfesjonale, no i miałem możliwość być bardzo blisko bo w zasadzie oni mieszkają w Bazylice Grobu Pańskiego, tam przez Bazylikę Grobu Pańskiego wchodzi się do ich klasztoru, nie ma innej możliwości wejścia. Przez ten miesiąc tam żyłem codziennie, po zamknięciu Bazyliki wszedłem na modlitwę właśnie, czy to do Grobu Pańskiego, czy na Kalwarię i, i to był też mocny czas rekolekcji takich, w moim życiu Ciekawe doświadczenie na pewno. Można by pewnie książkę napisać na ten temat. Na pewno na pewno jakieś tam wspomnienia zostają. Ja je ja spisywałem wtedy, bo to był na tyle ważny okres w moim życiu, właśnie ten pobyt tam. Pod względem takim duchowym, że, że rzeczywiście mm -hmm. robiłem to, ale w takim kontekście prywatnym, właśnie, mm -hmm. Mówię, że nie książki, mm, ale, wspomnien... ale bardzo takiej. Okay. Powoli będziemy kończyć tą część rozmowy, ale jeszcze chciałem zadać takie jedno pytanie, które muszę zadać, bo yy, zdarzyło się tak w księdza życiu, że był ksiądz na studiach. A po tych studiach dostał ksiądz dekret, że będzie ksiądz dyrektorem studiów w Bagnie, czyli też moim przełożonym przez jeden rok, co prawda, ale jak ksiądz ten taki czas, te okoliczności, że wraca się do Bagna jako przełożony, jak to ksiądz wspomina? I ten rok, tak? Tak, 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 ten powrót, <noise> że w ogóle no tak, bo no to myślę jest takie, no nikt o tym z nas nie myśli raczej, jakie w seminarium, czy, czy jak jest na studiach, gdzieś na prafii, że, że będzie przełożonym. Za... No ja też o tym nie myślałem i się tego nie spodziewałem, ksiądz prowincjał yy, powiedział mi o tym, że będę dyrektorem studiów i wicerektorem, no to był to dla mnie trochę szok, yy, bo, no bo był szok. No, i to też nie było łatwe, dlatego że ja się wtedy rozstawałem z Lublinem, który, który pokochałem bardzo mocno, więc takie przejście do Bagna wtedy od 1 lipca, półtora roku temu, no było bardzo trudne w kontekście właśnie takich zmian, bo to była no, rewolucja po 7 latach życia w Lublinie 7 latach studiów. Trzy lata studiów magisterskich, cztery lata doktoratu. No to był taki szok dla mnie. No ale skoro się z prowincją zdecydował, że tak ma być, no to, to przyjechałem tutaj i to był no, ciekawy rok <laughs> życia pod wieloma względami. Uczenia się na nowo tego miejsca, funkcjonowania w takich ramach seminaryjnych, może już nie jako. Kleryk, ale właśnie jako Przełożony. jeden z przełożonych. Tak. Więc to był specyficzny rok mojego życia. No, po roku ksiądz prowincjał podjął decyzję, że ze względu też na to, że ksiądz Adam Ziłkowski został wybrany z sekretarzem prowincjalnym, trzeba było był. obsadzić tak funkcję kierownika sekretariatu. No i po roku zostałem przeniesiony do Krakowa. Czyli teraz można księdza spotkać najczęściej w Krakowie, zasadniczo. Tak, na ulicy Świętego Jacka 16. Zapraszamy. Zapraszamy, tam gdzie wszystkich. jest CMD. Tak, tam, Ale gdzie tam jest też CMD. można papiery do nas złożyć. Tak, tam jakby można ktoś... papiery do nas złożyć, tam można odbyć terapię w salwatoriańskim ośrodku terapeutycznym. Myślałem, że w Salwatorańskim Ośrodku powołań. Nie, Salwatorański Ośrodek Powołania Teraz jest w Bagnie, <grym> natomiast no, okay. tam jest kilka apostolatów, które prowadzimy. Jest też kościół rektoralny, jest tam formacja duchowa e, z nowym, pięknym budynkiem. Jest właśnie Salwatorański Ośrodek Terapeutyczny, e, który prowadzi ksiądz Tomasz Łosiewicz. Także jest pole tego. manewru jest duże w zależności od tego, co kto potrzebuje. No więc zapraszamy na Zakrzówek. Zapraszamy na Zakrzówek. A już wkrótce kolejna część naszej rozmowy. W tej drugiej części będziemy rozmawiać właśnie o beatyfikacji Heleny Kmieć. A za dzisiaj księdzu bardzo dziękuję. Dzięki.